Rozdział piąty Stawrogina wynalazła dla Wierchowieńskiego nawet strój, w którym też chodził przez całe życie. Był to ubiór wytworny i oryginalny. Długi, czarny surdut zapięty do samej góry, obciskający go elegancko, miękki kapelusz, a latem słomiany, o szerokim rondzie, krawat biały, batystowy z szeroką kokardą o zwisających końcach laska z gałką srebrną. Włosy miał długie, spadające do ramion, był ciemnym szatynem i dopiero w ostatnich latach zaczął siwieć. Brodę i wąsy golił. Podobno w młodości był bardzo piękny. Twierdzę jednak, że i w starszym wieku był wyjątkowo interesujący. Zresztą, cóż to za starość w pięćdziesiątym roku życia? Przez pewną solidną kokieterię, nie tylko nie starał się odmładzać, lecz nawet podkreślał powagę swego wieku. Wysoki, szczupły, w oryginalnym stroju o długich włosach, przypominał patriarchę, a jeszcze więcej, portret poety, kukolnika, umieszczony przed laty w jakimś wydawnictwie. Zwłaszcza gdy siedział latem w ogrodzie na ławce pod krzakiem kwitnącego bzu, oparty o laskę. Z książką leżącą obok poetycznie zadumany nad zachodem słońca. Co do książek, trzeba wyznać, że pod koniec zaczął je zaniedbywać. Ale to już pod sam koniec. Dzienniki i czasopisma prenumerowane przez Barbarę Piotrowną w dużej ilości czytał stale. Zdradzał zainteresowanie dla młodej literatury rosyjskiej. Dbał jednak, aby nie poniżyć przytem własnej godności. W pewnym okresie zaczął studiować z zapałem zasady polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Wkrótce jednak machnął ręką i dał temu spokój. Bywało i tak, że brał ze sobą do ogrodu tequila, a z boku w kieszeni niósł schowany Paul de Coca. Są to zresztą drobiazgi. Jeszcze słówko o portrecie Kukolnika. Trafił on do rąk Barbary Piotrowny po raz pierwszy, gdy jako dziewczynka była jeszcze w Instytucie Szlacheckim w Moskwie. Zakochała się w tym portrecie od razu. Zwyczajem wszystkich pensjonarek, zakochujących się łatwo, bez wyboru, zwłaszcza w nauczycielach, przeważnie profesorach kaligrafii i rysunku. Nie chodzi tu o cechy wspólne wszystkim podlotkom, lecz o to, że nawet w pięćdziesiątym roku życia Barbara Piotrowna przechowywała ten obrazek jako jedną z najcenniejszych pamiątek i może dlatego tylko stworzyła dla Stiepana Trofimowicza strój przypominający wizerunek poety. Zresztą i o tem nie warto mówić. W pierwszych latach, raczej w pierwszej połowie pobytu u Barbary Piotrowny, Wierchowieński wciąż myślał o jakimś traktacie i co dzień poważnie zabierał się do pisania. Lecz w drugiej połowie wywietrzało mu wszystko z głowy. Coraz częściej mawiał. Zdaje się, że jestem dostatecznie przygotowany, materiały mam zebrane, a jakoś nie idzie robota. E, nic nie idzie. I melancholijnie opuszczał głowę. Niewątpliwie powinno to było otoczyć go w naszych oczach aureolą męczeństwa dla wiedzy. Jemu jednak chodziło o co innego. Zapomnieli o mnie. Nikomu nie jestem potrzebny. wybuchał nieraz. Ta spotęgowana melancholia ogarnęła go zwłaszcza około roku 1860. Barbara Piotrowna zrozumiała, że sprawa przedstawia się poważnie. Sama też nie mogła pogodzić się z myślą, że jej przyjaciel jest zapomniany i niepotrzebny. Aby rozerwać go, a także aby przypomnieć o nim współczesności, zawiozła przyjaciela do Moskwy, gdzie miała szereg znajomości w świecie literackim i naukowym. Jednak i Moskwa nie pomogła. Dziwne były czasy. Szło coś nowego, niepodobnego do uprzedniej ciszy. Coś niezrozumiałego, co dawało się wyczuć wszędzie, nawet w skoroszennikach. Rozchodziły się głuche wieści. Zdarzenia były mniej więcej znane, lecz oprócz nich zjawiały się towarzyszące im idee, a zjawiały się w ilości nadmiernej. To właśnie budziło wątpliwości. Trudno było dostosować się i ściśle dowiedzieć, co znaczą te idee. Barbara Piotrowna, Dzięki kobiecym właściwościom umysłu usilnie dopatrywała się w tym wszystkim jakiegoś sekretu. Zaczęła studiować dzienniki, czasopisma, zagraniczne zakazane wydawnictwa, nawet proklamacje, które wtedy właśnie zaczęły się ukazywać. Dostarczano jej tego wszystkiego. Ale od tej lektury jeszcze więcej zmąciło jej się w głowie. Zaczęła pisywać listy, rzadko jej odpowiadano a zresztą odpowiedzi stawały się coraz mniej zrozumiałe. Stiepan Trofimowicz był proszony o wytłumaczenie jej raz na zawsze tych wszystkich idei, lecz otrzymane wyjaśnienia stanowczo nie były zadowalające. Poglądy Stiepana Trofimowicza na cały ten ruch były dziwnie wyniosłe. Wszystko redukowało się do myśli, że sam on jest zapomniany i niepotrzebny. Wreszcie jednak przypomniano sobie o nim. Z początku w wydawnictwach zagranicznych, jako o ofierze i wygnańcu, a potem nawet w Petersburgu, jako o byłej gwieździe w określonej konstelacji. Porównywano go, nie wiadomo dlaczego, z Radiszczewym. Potem ktoś wydrukował, że Wierchowieński umarł i zapowiedział nekrolog o nim. Stjepan Trofimowicz od razu z martwych wstał i nabrał otuchy. Wyniosły ton w stosunku do współczesnych, znikł natychmiast. Zakwitło marzenie. Przyłączyć się do nowego ruchu i pokazać swe siły. Barbara Piotrowna momentalnie uwierzyła we wszystko i zaczęła się krzątać. Postanowiono jechać do Petersburga, nie odkładając ani chwili, tam na miejscu dowiedzieć się gruntownie, zbadać, i w miarę możliwości całkowicie i niepodzielnie pogrążyć się w nowej działalności. Barbara Piotrowna oznajmiła, że chce złożyć pismo i poświęcić mu całkowicie resztę życia. Widząc, jak daleko sprawa zaszła, Stjepan Trofimowicz schardział, a w drodze zaczął traktować przyjaciółkę nieco pobłażliwie. Barbara Piotrowna nie omieszkała zanotować tego w sercu. Trzeba dodać, że miała ona inny także powód do wyjazdu, chęć wznowienia dawnych stosunków. Przypomnienia o sobie w sferach. Gdyby się nawet nie udało, to spróbować nie zawadzi. Oficjalnym zaś pretekstem podróży było odwiedzenie jedynaka, który kończył nauki w Liceum Petersburskim. Rozdział szósty. Cały sezon zimowy spędzili w Petersburgu. Przed wielkim postem wszystko pękło, jak tęczowa bańka medlana. Rozwiały się marzenia, a chaos w głowie nie tylko nie znikł, lecz przeciwnie, spotworniał jeszcze. Przede wszystkim ze stosunków w świecie nic prawie nie wyszło, chyba w rozmiarach mikroskopijnych i to kosztem poniżających wysiłków. Obrażona Barbara Piotrowna rzuciła się wtedy do nowych prądów i urządziła u siebie wieczory. Zaprosiła literatów i tych sprowadzono do niej całymi pułkami. Potem przychodzili sami, bez zaproszeń. Jeden przeprowadzał drugiego nigdy jeszcze nie widywała takich literatów. Byli zarozumiali niemożliwie, ale tak otwarcie, jak gdyby z poczucia obowiązku. Niektórzy, nie wszyscy zresztą, zjawiali się pijani, świadcząc w ten sposób nowemu od wczoraj wykrytemu pięknu. Każdy hełpił się czymś. Na ich twarzach można było wyczytać, że oto przed chwilą odkryli jakąś niesłychanie ważną tajemnicę. Łajali jeden drugiego, widząc w ten punkt honoru. Najtrudniej było dowiedzieć się, co właściwie napisał każdy z nich. Lecz byli tam krytycy, powieściopisarze, satyrycy, komediopisarze, pamflemiści. Stepan Trofimowicz dotarł do samych szczytów, skąd kierowano całym ruchem. Do tych sterników dostęp był bardzo trudny, lecz Stepan Trofimowicz przyjęty został życzliwie, aczkolwiek nie wiedziano tam o nim i nie słyszano nic więcej ponad to, iż jest on wcieleniem idei. Tak manewrował, iż udało mu się ściągnąć parę razy tych olimpijczyków do salonu Barbary Piotrowny. Byli bardzo poważni i bardzo uprzejmi, zachowywali się przyzwoicie, reszta bała się ich. Widać było jednak, że nie mają czasu na wizyty. Zjawiło się też kilka dawnych znakomitości literackich, obecnych chwilowo w Petersburgu, z którymi Barbara Piotrowna nie od dziś podtrzymywała stosunki najsubtelniejsze. Zdziwiło ją jednak, że te sławy istotne i niewątpliwe zachowywały się cicho, skromnie, a niektórzy spośród nich lgnąć zaczęli do tej nowej zgrai i płaszczyć się przed nią. Stepan Trofimowicz miał na razie powodzenie. Zaczęto wysuwać go na publicznych zabraniach literackich. Gdy wyszedł po raz pierwszy na estradę na wieczorze literackim, jako jeden z uczestników, rozległy się frenetyczne oklaski, które nie milkły w ciągu pięciu minut. Po dziewięciu latach wspomniał o tem ze łzami w oczach. Raczej jednak dzięki układowi artystycznemu duszy niż przez wdzięczność. Przysięgam panu i nawet gotów jestem się założyć, mówił mi w sekrecie, że nikt z tej publiczności nie wiedział o mnie absolutnie nic. Ciekawe wyznanie. Miał widocznie bystry umysł, jeżeli wtedy już, na estradzie, tak jasno zdawał sobie sprawę ze swej roli, pomimo upojenia sławą. A jednak, widocznie nie miał umysłu bystrego, jeżeli nawet po dziesięciu latach, nie mógł myśleć o tym bez poczucia krzywdy. Kazano mu złożyć podpis pod paru zbiorowymi protestami. W nawiasie, przeciw czemu, nie wiedział dokładnie. Podpis złożył. Barbarze Piotrownie także dano do podpisu coś o jakimś potwornym czynie. Podpisała. Zresztą większość tych nowych ludzi odwiedzając Barbarę Piotrownę uważała za swój obowiązek traktować ją pogardliwie, nawet szyderczo. Stjepan Trofimowicz dawał mi potem do zrozumienia, że wtedy właśnie zaczęła mu zazdrościć. Rozumiała dobrze, że nie powinna wcale obcować z tymi ludźmi, a jednak łapczywie podejmowała ich z niecierpliwością prawdziwie kobiecą i nawet ciągle czegoś oczekiwała od nich. W czasie przyjęć mówiła mało, chociaż mogłaby mówić. Wolała słuchać. Mówiono tu o wszystkiem. O skasowaniu cenzury i twardego znaku. O zamianie liter rosyjskich na łacińskie. O wczorajszej karze administracyjnej. O ostatnim skandalu w pasażu. O konieczności podziału Rosji podług narodowości i stworzenia wolnego związku federacyjnego. O likwidacji armii i floty. O odbudowie Polski pod niepr, o reformie włościańskiej i proklamacjach, o skasowaniu spadkobrania, rodzin, dzieci, duchowieństwa, o prawach kobiet, o domu krajewskiego, którego to domu nikt nigdy nie mógł krajewskiemu wybaczyć, itd. Tak i tak dalej. Było to aż nadto jasne, że wśród tej zgrai jest sporo oszustów. Niezaprzeczalnie jednak były jednostki uczciwe a nawet pomimo szeregu rysów dziwacznych pociągające ludzi uczciwych trudniej było zrozumieć niż brutalnych oszustów lecz nie wiadomo było kto kogo za łeb trzyma gdy barbara piotrowna zdradziła chęć wydawania pisma zaroiło się jeszcze więcej wokół niej lecz jednocześnie rzucano jej w oczy oskarżenie że jest kapitalistką i eksploatuje cudzą pracę Oskarżenia te były zarówno bezceremonialne, jak i nieoczekiwane. Stary generał Drozdow, dawny przyjaciel i towarzysz broni zmarłego Stawrogina, człowiek dostojny, chociaż oryginał, którego wszyscy tu dobrze znamy, człowiek niesłychanie obraźliwy i zgryźliwy, lubiący dużo jeść i panicznie bojący się ateizmu, posprzeczał się kiedyś u Barbary Piotrowny z pewnym znakomitym młodzieńcem. I oto ten mu rzekł. Skoro pan tak mówisz, jesteś generałem. A powiedział to w tym sensie, jak gdyby nie mógł znaleźć obelgi gorszej nad słowo generał. Drozdow oburzył się strasznie. Tak, panie, jestem generałem. Generałem broni i cesarzowi mojemu służyłem. A ty, panie. "Jesteś chłystkiem i bezbożnikiem." Stał się skandal zupełnie niedopuszczalny. Nazajutrz zdarzenie to przedstawiało się do prasy i zaczęto zbierać podpisy pod protestem przeciwko potwornemu czynowi Barbary Piotrowny, która nie chciała wtedy od razu wyprosić generała za drzwi. W piśmie ilustrowanym ukazała się karykatura zjadliwie przedstawiająca Drozdowa, Wierchowieńskiego. I Barbarę Piotrowną jako trójcę reakcyjnych przyjaciół. A u dołu był wierszyk okolicznościowy napisany przez jednego z poetów współczesnych. Dodam tu w nawiasie, że istotnie niektóre osoby w szlifach generalskich mają zabawny zwyczaj mówić: Służyłem cesarzowi mojemu. Jak gdyby ich cesarz był inny niż ten dla nas, zwykłych poddanych, jakiś specjalny, własny. Rozumie się, że nie mogło już być mowy o pozostawaniu w Petersburgu, tym bardziej, że i Stepana Trofimowicza spotkało ostatecznie fiasko. Nie wytrzymał i zaczął bronić praw sztuki, lecz coraz głośniej wyśmiewano go. W czasie ostatniej dyskusji literackiej usiłował podziałać na zebranych wymową obywatelską, myśląc, że poruszy ich serca i licząc na szacunek dla wygnańca. Bez protestu zgodził się, że słowo ojczyzna jest niepotrzebne i komiczne. Zgodził się także, że religia jest rzeczą szkodliwą, lecz głośno i mocno oświadczył, że buty są mniej warte niż puszkin i to znacznie mniej. Wygwizdano go nielitościwie, tak że rozpłakał się publicznie jeszcze na estradzie. Był ledwo żywy, gdy Barbara Piotrowna przywiozła go do domu. — O matre, koma wiu, bone do kutum. Bełkotał. Stawrogina pielęgnowała go całą noc, aplikowała krople laurowe i powtarzała do świtu. — Jesteś pan jeszcze potrzebny. Przyjdzie czas pański. Ocenią pana gdzie indziej. Nazajutrz, wczesnym rankiem, zjawiło się u Barbary Piotrowny pięciu literatów w tej liczbie trzech nieznajomych, których nigdy przedtem nie widziała. Poważnie oświadczyli jej, że rozważyli sprawę pisma i powzięli decyzję. Barbara Pietrowna jako żywo nigdy nikomu nie polecała ani rozważania sprawy pisma, ani decydowania. Decyzja polegała na tym, że Stawrogina, założywszy pismo, ma oddać je wraz z kapitałami im jako spółce. Sama ma niezwłocznie wyjechać do skworeszników. Zabrawszy ze sobą Stiepana Trofimowicza, który już się zestarzał. Przez delikatność zgadzali się uznać jej prawo własności i posłać co roku szóstą część zysków. Najwięcej rozczulające było, że pośród tych pięciu ludzi przynajmniej czterech nie kierowali się żadnymi względami materialnymi, lecz działali jedynie w imię wspólnej sprawy. Wyjeżdżaliśmy jak zaczadzeni opowiadał Stepan Trofimowicz. Nic nie rozumiałem i pamiętam tylko, że w takt stuku wagonu powtarzałem jakieś bezsensowne wyrazy. Wieki, wieki, lwy kambeki, lwy kambeki, wieki, wieki. I już sam nie wiem jak dalej i tak aż do samej Moskwy. W Moskwie opamiętałem się. Czyżbym rzeczywiście miał tu znaleźć coś innego? O, przyjaciele! wołał czasem jak w natchnieniu. Nie możecie wyobrazić sobie, jaki smutek i gniew ogarniają duszę, gdy wielką ideę, święcie przez nas zdawna czczoną, porwą ludzie nieudolni i rzucą ją na ulicę takim samym głupcom jak oni. I oto spotykamy ją na rynku, zmienioną, z szarganą, ustawioną bezmyślnie, bezkształtnie, bez harmonii, zabawkę dla głupich dzieci. Nie! Inaczej było za czasów naszych i nie o tośmy walczyli. O nie! Nie o to! Niczego nie poznają. Lecz powróci nasza godzina i wszystko, co chwiejne, co dzisiejsze. Wyjdzie na prosty szlak, bo gdyby nie, cóż by się stało? Rozdział siódmy. Natychmiast po powrocie z Petersburga, Barbara Piotrowna wyprawiła przyjaciela za granicę. Niech odpocznie. A zresztą czuła, że powinni się rozstać na jakiś czas. Stepan Trofimowicz wyjechał z radością. Odrodzę się tam. Ale pierwsze już listy z Berlina dźwięczały na tę samą starą nutę. Serce mi pęka, pisał do Barbary Piotrowny. Nie mogę zapomnieć o niczem. Tu w Berlinie wszystko przypomina mi moją przeszłość, moje pierwsze zachwyty i pierwsze męczarnie. Gdzie teraz ona? Gdzie one obie? Gdzie jesteście, dwa anioły, których nie byłem godzien? Gdzie mój syn, mój ukochany jedynak? Gdzie wreszcie ja sam, dawny ja, o mocy żelaznej i jak skała nieugięty? Jeżeli teraz jakiś tam Andrzejew, prawdopodobnie brodaty błazen. Per Monet, mon existence en deux, I tak dalej, i tak dalej. Syna zaś swego, Stepan Trofimowicz, widział w ogóle tylko dwa razy w życiu. Pierwszy raz zaraz po urodzeniu, drugi raz niedawno w Petersburgu, gdzie młodzieniec miał właśnie wstąpić na uniwersytet. Wiadomo już, że chłopiec przez całe życie wychowywał się u ciotek, na koszt Barbary Piotrowny, o 700 wiorst od skoreszników. Co się tyczy owego Andriejew, czyli wprost Andriejewa, był to zwykły chłopiec tutejszy, sklepikarz, dziwak, archeolog, samołóg. Namiętny zbieracz starożytności rosyjskich, który nieraz docinał Wierchowieńskiemu swoimi wiadomościami, a zwłaszcza przekonaniami. Ten szanowny kupiec, siwobrody, w dużych, srebrnych okularach, nie dopłacił Stepanowowi Trofiemiewiczowi 400 rubli za nabyte w jego majątku, obok skworeszników, Kilkadziesięcin lasu na wyrąb. Wprawdzie Barbara Piotrowna sowicie zaopatrzyła przyjaciela w gotówkę, wyprawiając go do Berlina. Jednak na tych 400 rublach specjalnie zależało mu przed wyjazdem, prawdopodobnie przeznaczył je na wydatki intymne. Prawie płakał, gdy Andrzejew poprosił o odroczenie terminu na miesiąc, mając zresztą całkowite prawo do prolongaty. Gdyż uprzednie raty wypłacił o jakieś sześć miesięcy przed terminem, na skutek specjalnych nalegań Stepana Trofimowicza. Barbara Piotrowna chciwie przeczytała ten pierwszy list, podkreśliła ołówkiem słowa Gdzie one obie wystawiła datę i zamknęła do skrzynki. Oczywiście wspomniał swoje żony nieboszczki. W drugim liście, pisanym z Berlina, brzmiała już nuta odmienna. Pracuję po dwanaście godzin na dobę. Gdyby choć po jedenaście, mruknęła Barbara Piotrowna. Zaryłem się w bibliotekach, sprawdzam, notuję, szukam, byłem u profesorów. Wznowiłem znajomość z znakomitą rodziną Dundasowych. Jak zachwycające jest nadjeżdża Mikołajewna, jeszcze dzisiaj. Kazała pani się kłaniać. Jej młody mąż i wszyscy trzej siostrzeńcy są w Berlinie. Wieczorami gwarzymy z młodzieżą do świtu, urządzamy wieczory prawdziwie ateńskie, oczywiście tylko pod względem smaku i elegancji. Wszystko szlachetnie: dużo muzyki, motywy hiszpańskie, marzenia o odrodzeniu ludzkości, idea wiecznego piękna. Madonna sekstyńska światło przepalane cieniem, boć i na słońcu są plamy. Duszą całą jestem z Panią. Tylko z Panią wszędzie pays, chociaż nawet D Lepide macar et de sW, o którym pamiętasz Pani, tak często mówiliśmy z trwogą w Petersburgu przed wyjazdem. Z uśmiechem dziś przypominam to sobie. Przejechawszy przez granicę, poczułem się bezpieczny. Dziwne to uczucie. Nowe, po raz pierwszy po tylu latach. I tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko głupstwa, zdecydowała Barbara Pietrowna składając i ten list. Jeżeli wieczory ateńskie trwają do świtu, nie może on przecież po dwanaście godzin na dobę ślęczeć nad książkami. Czy pisał pijany? Jak śmieta dundasowa posyłać mi ukłony? A zresztą niech robi co chce. Frazes, don le de, de makar et de se miał znaczyć tam, gdzie makar cieląt nie ganiał. Stepan Trofimowicz umyślnie w najgłupszy sposób lubił tłumaczyć rosyjskie przysłowia i charakterystyczne powiedzenia na język francuski. Chociaż niewątpliwie potrafił je lepiej zrozumieć i przetłumaczyć. Widział w tem pewien szyk, uważał to za dowcipne. Bawił się niedługo. Nie wytrzymał nawet czterech miesięcy i powrócił do skworeczników. Ostatnie listy wypełnione były całkowicie wylewami najtkliwszego przywiązania do nieobecnej przyjaciółki i literalnie skropione łzami rozłąki. Są ludzie, którzy niesłychanie zżywają się z domem, jak pieski pokojowe. Spotkanie przyjaciół było pełne uniesień. Na trzeci dzień wszystko weszło w tryb i może nawet nudniejsze było niż dawniej. Przyjacielu mój, mówił mi Stepan Trofimowicz w dwa tygodnie potem, oczywiście w głębokim sekrecie. Przyjacielu, odkryłem rzecz nową dla mnie, a straszną. Jestem najpowszedniejszym rezydentem. de Plus, de Plus. Rozdział ósmy. Potem ucichło wszystko i cisza ta trwała przez całe ostatnie dziewięć lat. Historyczne wybuchy i szlochy na mojem ramieniu powtarzające się regularnie bynajmniej nie mąciło ogólnego spokoju. Dziwię się, że Stjepan Trofimowicz nie utył przez ten czas. Nieco mu tylko nos poczerwieniał. Stopniowo ustaliło się kółko naszych przyjaciół, stale nieliczne. Barbara Piotrowna mało udzielała się nam, lecz wszyscy uznawaliśmy jej patronowanie. Po nauczce petersburskiej zamieszkała już u nas na zawsze. Zimę spędzała w swym domu w mieście, lato w majątku podmiejskim. Nigdy nie posiadała tyle wpływu i wagi, jak w ciągu ostatnich siedmiu lat, to znaczy do chwili mianowania obecnego naszego gubernatora. Nasz uprzedni gubernator, łagodny, niezapomniany Iwan Osipowicz, był blisko z nią spokrewniony, a nawet dużo jej zawdzięczał. Małżonka jego drżała wprost na myśl, że w czymkolwiek nie dogodzi barbarze Pietrownie, a czołobitność gubernialnego świata tak wzrosła, że zatrącała niemal grzechem. Czuł się więc dobrze, jeste pan Trofimowicz. Był członkiem klubu, elegancko przegrywał i pozyskał poważanie ogólne, aczkolwiek wielu widziało w nim uczonego. Później, gdy Barbara Piotrowna pozwoliła mu zamieszkać w innym domu, poczuliśmy jeszcze większą spowodę. Zbieraliśmy się u niego dwa razy na tydzień. Było wesoło, zwłaszcza gdy gospodarz nie skąpił szampana. Wino dostarczał ten sam Andrzejew, a rachunek regulowała co pół roku Barbara Piotrowna. Dzień płacenia był jednocześnie dniem choleryny. Najstarszym członkiem naszego kółka był Liputin, Putin, urzędnik państwowy, człowiek już niemłody, wielki liberał, słynący w mieście jako ateista. Ożenił się po raz drugi z modną i ładną osobą, wziął posag, a miał prócz tego trzy dorastające córki rodzinę trzymał w ryzach i zamknięciu był niesłychanie skąpym i oszczędności swej zawdzięczał posiadanie domku i kapitaliku był człowiekiem niespokojnym i niewysokiej rangi w mieście niezbyt go szanowano a w wyższych sferach nie był przyjmowany miał poza tym zdecydowaną opinię plotkarza i niejednokrotnie za szerzenie plotek był karany nawet boleśnie Raz przez jakiegoś oficera, drugi raz przez poważanego ojca rodziny, ziemianina. Lubiliśmy go jednak za bystrość umysłu, za rządzę wiedzy, za specyficzną, zjadliwą wesołość. Nie lubiła go Barbara Piotrowna, on jednak umiał zawsze z nią sobie poradzić. Nie lubiła także szatowa, który od niedawna wszedł do naszego kółka. Szatow był przedtem studentem. Po jakiejś awanturze akademickiej wyrzucono go z uniwersytetu. W dzieciństwie był uczniem Stiepana Trofimowicza, a urodził się jako chłop pańszczyźniany Barbary Piotrowny, syn zmarłego jej kamerdynera Pawła. I wszystko jej zawdzięczał. Nie lubiła go za hardość i brak wdzięczności, i żadną miarą nie mogła mu przebaczyć, że zaraz po wypędzeniu z uniwersytetu nie stawił się u niej. Przeciwnie. Nie odpowiedział nawet na specjalnie wysłany do niego list i wolał zaprzedać się jakiemuś kupcowi i uczyć jego dzieci. Z rodziną tego kupca wyjeżdżał za granicę raczej w charakterze opiekuna niż nauczyciela. Chciało mu się bardzo zwiedzić Europę. Po dzieciach kupca była także nauczycielka, energiczna panienka, Rosjanka, przyjęta przed samym wyjazdem głównie przez wzgląd na skromne warunki wynagrodzenia. Po paru miesiącach kupiec wypędził ją za wolno myślicielstwo. Powlókł się za nią i Szatow i wkrótce poślubił ją gdzieś w Genewie. Żyli razem przez trzy tygodnie. Po czym, jak ludzie wolni, rozstali się. Oczywiście przyczynił się do tego brak środków do życia. Długo potem Szatow błądził sam po Europie, żyjąc nie wiadomo z czego. Podobno czyścił gdzieś buty na ulicach, potem był tragarzem w jakimś porcie. Wreszcie przed rokiem powrócił do nas, do gniazda ojczystego i osiedlił się ze staruszką ciotką, którą w miesiąc potem pochował. Bardzo rzadko i z daleka obcował z siostrą swoją naszą, także wychowanicą Barbary Piotrowny, obecnie jej faworytką. Mieszkającą u niej na prawach osoby równego pochodzenia. W naszym gronie Szatow był zawsze ponury i milczący i czasem tylko, gdy zadraśnięto jego przekonania, chorobliwie ożywiał się i nie umiał hamować słów. Szatowa należy związać i wtedy dopiero można z nim dyskutować, mówił czasem Stjepan Trofimowicz, lecz go lubił. Za granicą Szatow zmienił radykalnie swe dawne poglądy socjalistyczne i wpadł w odwrotną krańcowość. Była to jedna z tych istot typowo rosyjskich, które zwykle z znienacka olśniewa jakaś idea i wnet przytłacza je sobą, czasem bezpowrotnie. Ci ludzie nie mogą nigdy poradzić sobie z ideą, a wierzą namiętnie. Całe ich życie podobne jest do ostatnich drgawek pod tłoczącym bezlitośnie kamieniem, który już na wpół ich zdusił. Wygląd szatowa odpowiadał całkowicie jego przekonaniom. Był to niezgrabny blondyn, obrośnięty niskiego wzrostu, szeroki w ramionach, o wargach i jasnych gęsto zwisających brwiach. Czoło zawsze zachmurzone, a oczy nieuprzejme. Zapatrzone gdzieś, tempo jak gdyby zawstydzone. Na głowie miał zawsze wicherek, który nie dawał się zaczesać i sterczał do góry. Miał lat dwadzieścia siedem lub dwadzieścia osiem. Nie dziwię się jego żonie, że go porzuciła, zauważyła Barbara Piotrowna, uparcie wpatrując się w niego. Nosił się schludnie, pomimo nadzwyczajnego ubóstwa. Do Barbary Piotrowny znów się nie zwrócił o pomoc, a żył na łasce Bożej. Pracował u kupców. Siadywał w sklepach, potem jako pomocnik miał już wyjechać parostatkiem z towarami, lecz przed samym wyjazdem zachorował. Trudno wyobrazić sobie, jak straszną nędzę umiał znosić, nawet nie myśląc o tem. Barbara Piotrowna po chorobie jego posłała mu w sekrecie, anonimowo 100 rubli. Dowiedział się jednak, skąd te pieniądze, pomyślał, przyjął je i poszedł podziękować barbarze Piotrownie. Przyjęty został bardzo ciepło, lecz natychmiast zawiódł oczekiwania. Przesiedział zaledwie pięć minut, w milczeniu, tempo wpatrzony w podłogę i głupio uśmiechnięty, i raptem, niedosłuchawszy końca ciekawej rozmowy, powstał. Ukłonił się jakoś boczkiem, niedźwiedziowato, zawstydził się jeszcze więcej. Przy sposobności potrącił, zwalił na podłogę i strzaskał cenny składany stolik do robótek i wyszedł ledwo żywy ze wstydu. Liputin zarzucał mu potem, że nie odtrącił wtedy z pogardą stu rubli pochodzących od despotki, obszarniczki. I nie tylko je przyjął, lecz jeszcze powlókł się podziękować. Szatow mieszkał samotnie na krańcu miasta i nie lubił, gdy ktokolwiek, nawet spośród nas, odwiedzał go. Do Stiepana Trofimowicza na zebrania nasze przychodził regularnie i brał tu do czytania książki i pisma. Zjawiał się na te zebrania jeszcze jeden człowiek, niejaki Wirgiński. Urzędnik miejscowy, który nieco przypominał Szatowa, ale w gruncie rzeczy był zupełnie odmienny. Był także familijny. Nieszczęśliwy i bardzo cichy młodzieniec, zbliżający się zresztą do trzydziestki, o znacznym wykształceniu, chociaż samołóg. Był biedny, żonaty. Piastował jakiś tam urząd i miał na utrzymaniu ciotkę i siostrę żony. Małożonka jego, jak zresztą wszystkie te panie, miała poglądy najnowocześniejsze, lecz wyglądało to u nich jakoś topornie. Była to właśnie idea, która trafiła na ulicę, jak kiedyś z innego powodu wyraził się stiepan Trofimowicz. Wszystkie czerpały z książek i gotowe były na pierwszą głuchą wieść ze stołecznych zakątków postępowych wyrzucać wszystko za okno. O ile tak tam doradzano. Madame Wirgińska pracowała jako akuszerka, będąc panną. Mieszkała dość długo w Petersburgu. Sam Wirgiński był człowiekiem wyjątkowo uczciwym. Rzadko zdarzało mi się spotkać tak szczery płomień duchowy. Nigdy, nigdy nie rozstanę się z tą jasną nadzieją, mówił mi nieraz, a oczy mu błyszczały. O jasnej nadziei mówił zawsze cicho, radośnie, półszeptem, prawie w tajemnicy. Był wysokiego wzrostu, lecz niesłychanie chudy i wąski w ramionach a włosy miał niezwykle rzadkie, rudawe. Przyjmował łagodnie wszystkie pogardliwe wycieczki Stepana Trofimowicza z powodu niektórych jego poglądów, replikował zaś zawsze poważnie i często tak trafnie, że Stepan Trofimowicz nie mógł znaleźć odpowiedzi. Wierchowieński obchodził się z nim serdecznie, a zresztą nas wszystkich traktował także po ojcowsku. Wszyscy wy jesteście niedonoszeni, mówił żartobliwie do Wirgińskiego. Wszyscy wy, chociaż w Panu nie zauważyłem tej ograniczoności, którą spotkałem w Petersburgu. Szese, seminarist. Ale jesteście niedonoszeni. Szatow, na przykład, chętnie byłby doniósł się do końca, jednak i on jest niedonoszony. A ja? pytał Liputin. Pan, pan jesteś złotym środkiem, który dostosuje się wszędzie na własny sposób. Liputin obrażał się. Opowiadano o Wirgińskim i na szczęście nie bez powodu, że małżonka jego, nie przeżywszy z nim nawet roku, oświadczyła, iż udziela mu dymisji i woli Lebiatkina. Uf, Lebiatkin, jakaś przyjezdna osobistość, Okazał się bardzo podejrzaną figurą, a nawet nie był wcale sztab z kapitanem, jak siebie zazwyczaj tytułował. Umiał tylko podkręcać wąsa, pić i gadać najrozmaitsze głupstwa, przechodzące najbujniejszą wyobraźnią. W sposób bardzo niedelikatny przeprowadził się do Wirgińskich zadowolony z tego Wiktu, jadł u nich i spał, i wreszcie zaczął traktować samego gospodarza z góry. Zapewniano, że Wirgiński po oświadczeniu żony miał jej powiedzieć: Moja droga, dotychczas tylko kochałem ciebie, a teraz szanuję. Wątpię jednak, czy tak klasyczne rzymskie powiedzenie istotnie zostało wygłoszone. Podobno wprost przeciwnie. Wirgiński płakał żałnymi łzami. Pewnego razu, w parę tygodni po dymisji wyruszono całą rodziną wraz ze znajomymi za miasto do lasu. Wirgiński był nerwowo wesół i nawet brał udział w tańcach. Znienacka jednak, bez uprzedniej kłótni schwycił za włosy olbrzyma lebiatki, na który właśnie solo tańczył kankana, schylił go do ziemi i zaczął tarzać z piskiem krzykiem i łzami. Olbrzym tak się przestraszył, że nawet się nie bronił i przez cały czas szarpaniny zachował milczenie. Potem jednak obraził się stałym zapałem godnym honorowego człowieka. Wirgiński przez długą noc błagał żonę na kolanach o przebaczenie. Nie przebłagał jednak, gdyż pomimo wszystko nie zgodził się przeprosić Lebiatkina. Na domiar złego oskarżony został o ubóstwo myśli i o głupotę. A to z tej racji, że klęczał przed kobietą. Sztab z kapitan wkrótce potem znikł i powrócił do naszego miasta niedawno dopiero, razem z siostrą, nosząc się z nowymi już zamiarami. Lecz o tym we właściwym czasie. Nic dziwnego, że nieszczęśliwy małożonek szukał w naszym towarzystwie ukojenia i chętnie przystawał z nami. O swoich sprawach rodzinnych nigdy nie opowiadał. Raz tylko wracając ze mną od Stiepana Trofimowicza zagadał coś o swojej sytuacji, lecz w tej chwili schwycił mnie za rękę i ogniście zawołał. Ale to nic, to tylko prywatny szczegół. Takie rzeczy w niczym zaszkodzić nie mogą w wspólnej sprawie. Zjawiali się w naszym kółku i przygodni goście. Zaglądał Żydek, Lamszyn, kapitan Kartuzow. Bywał przez pewien czas jakiś ciekawy staruszek. Lecz umarł. Kiedyś Liputin przyprowadził będącego na wygnaniu księdza słońcewskiego, któregośmy przez czas pewien przyjmowali w imię zasady, lecz wkrótce przestaliśmy przyjmować. Koniec rozdziału ósmego.